Dostaliśmy od Was sporo maili i komentarzy z propozycją, abyśmy zrobili odcinek, w którym wybierzemy dobrze brzmiący zestaw stereo za rozsądną cenę. Uznaliśmy to za dobry pomysł. W tym odcinku więc spróbujemy znaleźć dobrze brzmiące zestawy stereo za kwotę 600 zł. Dlaczego akurat 600 zł? Pierwotnie zakładaliśmy sumy okrągłe, to znaczy na przykład wielokrotności 500 zł. Jednak po przeanalizowaniu rynku wtórnego pod względem stosunku jakości do ceny okazuje się, że nawet 50 zł dla każdego elementu robi sporą różnicę. Każde złożenie sensownego zestawu odsłuchowego, którego stosunek jakości do ceny mieściłby się w granicach naszych kryteriów, kończyło się przekroczeniem zadanego budżetu. Z tego powodu postanowiliśmy przesunąć granicę cenową o 100 zł w górę. Naprawdę zrobiło to dużą różnicę i otworzyło drogę do wielu kombinacji, które są znacznie ciekawsze, jeśli chodzi o brzmienie. W pierwszym odcinku reduktora szumu wyjaśnialiśmy, jak dobrać kolumny głośnikowe do wzmacniacza pod względem mocy i impedancji. Tym razem będzie mniej techniki i zajmiemy się brzmieniem oraz jakością takich zestawów. Ponieważ większość z nas do słuchania muzyki używa najczęściej komputera lub odtwarzacza plików, nasz zestaw stereo będzie składał się tylko ze wzmacniacza i zestawów głośnikowych. Dysponując kwotą 600 zł, mamy do dyspozycji oczywiście tylko rynek wtórny. Na rynku produktów nowych za tę cenę możemy kupić co najwyżej zestaw większych głośników do komputera. Pokażemy Wam, że za tak niską sumę można znaleźć w gąszczu grającej miernoty porządnie brzmiący zestaw, kolumny plus wzmacniacz, oczywiście używany. Przed zakupem każdego sprzętu grającego właściwie wypadałoby go wcześniej posłuchać. Niestety zazwyczaj nie jest to możliwe. Oczywiście kupując sprzęt na aukcjach internetowych czy z ogłoszenia, jeśli macie opcję odsłuchu i sprawdzenia sprzętu, skorzystajcie z niej. Nie będą to porady dla tych, których priorytetem jest zakup sprzętu nowego, gwarancja czy nieskazitelny wygląd. Nie będą to również porady dotyczące metod kupowania na aukcjach internetowych, czyli jakich sprzedawców unikać, jak licytować i tym podobne. Postaramy się doradzić Wam również, na co należy zwrócić uwagę przy zakupie zarówno wzmacniacza, jak i zestawów głośnikowych. Skupimy się na wyborze dobrze brzmiących zestawów za kwotę około 600 zł. Ze względu na to, że różni słuchacze mają różne upodobania, to znaczy jedni słuchają muzyki głośno, inni lubią słuchać muzyki cicho, w sypialni, albo jedni preferują jazz, inni muzykę pop, postanowiliśmy skompletować zestawy, kolumny plus wzmacniacz, w czterech kategoriach. Komplet uniwersalny do sypialni, czyli taki, od którego nie wymagamy głośnego grania ani dużych gabarytów. Komplet uniwersalny do salonu, czyli taki, który umożliwia głośniejszy odsłuch. Komplet dla miłośników jazzu lub muzyki poważnej oraz komplet dla lubiących słuchać rocka lub muzyki pop. Oczywiście podczas wybierania zestawów we wszystkich kategoriach priorytetem numer jeden jest jakość dźwięku dostarczana przez zestaw. W każdej kategorii znajdą się dwie konkretne propozycje, to znaczy dwa zestawy, wzmacniacz plus kolumny. Mamy nadzieję, że każdy wybierze dla siebie jakiś zestaw, który go zadowoli. Zanim podamy Wam konkretne propozycje, poradzimy, na co trzeba zwrócić uwagę przy zakupie. Tym razem musimy skupić się na wzmacniaczach tranzystorowych. W tym przedziale cenowym wzmacniacze lampowe raczej odpadają. Będziemy szukać wśród wzmacniaczy starszej daty, dobrze brzmiących, zbudowanych na elementach dyskretnych, dobrych, renomowanych firm. Nie warto kupować wzmacniaczy nieznanych firm, pełnych kolorowych lampek i przycisków, w kolorowych pudełkach. Na co powinniśmy zwrócić uwagę przy zakupie wzmacniacza? Przede wszystkim trzeba się upewnić, czy wzmacniacz jest sprawny i oryginalny. Ponieważ tym razem dysponujemy skromnym budżetem, czasem lepiej kupić wzmacniacz bez paru gałek czy przycisków, trochę porysowany, ale oryginalny i przez nikogo nie naprawiany. Ci z Was, którzy potrafią samodzielnie naprawić wzmacniacz audio, mogą zaryzykować zakup sprzętu uszkodzonego i doprowadzić go do oryginalnego stanu. Naprawdę w ten sposób można sporo zaoszczędzić. Przy zakupie kolumn głośnikowych z drugiej ręki trzeba się upewnić, czy wszystkie głośniki w kolumnach są sprawne i oryginalne. Ważne jest, aby głośniki nie były w żaden sposób regenerowane czy modyfikowane. W
Wyjątkiem są rozpadające się ze starości zawieszenia starszych głośników niskotonowych, które można wymienić, ale musi to być zrobione rzetelnie. Jeśli zestaw jest trochę podniszczony z zewnątrz, ma odstającą okleinę czy uszkodzone zaciski głośnikowe lub maskownice, to możemy łatwo sobie z tym poradzić. Naprawę pasywnej zwrotnicy również możemy wykonać samodzielnie. Niestety samodzielna naprawa głośników jest trudna, a nawet kiedy uda nam się to wykonać, parametry głośnika po takiej naprawie są zwykle trochę inne niż oryginału. Chyba że mamy dostęp do tzw. fabrycznych recon kitów, czyli zestawów naprawczych, ale są one dość drogie i często trudno dostępne. Przy wyborze nie kierujcie się ilością watów. W przypadku zestawów głośnikowych ten parametr ma drugorzędne znaczenie. Nie będziemy szukać dużych podłogowych kolumn. Ze względu na ograniczony budżet musimy szukać wśród kolumn podstawkowych lub regałowych. Nie dajcie się skusić tanimi kolumnami z dużą ilością błyszczących głośników. Hecko Visonic David 502 plus Cambridge Audio A1. Hecko Visonic David 502 to małe, solidne monitory niemieckiej firmy Hecko. Były one używane często w studiach nagraniowych jako monitory bliskiego pola. Mają bardzo dobrą stereofonię i dobre brzmienie jak na takie małe zestawy. Cambridge Audio A1 to bardzo popularny angielski wzmacniacz z lat 90. cieszący się bardzo dobrą opinią wśród użytkowników. Małe, dobrze brzmiące kolumny plus ciepłe brzmienie wzmacniacza. Taki zestaw znakomicie powinien sprawdzić się w sypialni. Tannoy Mercury M1 plus Rotel RA500. Tannoy Mercury M1 to legendarne zestawy o znakomitym brzmieniu, bardzo uniwersalne, bardzo dobre niskie częstotliwości mimo małych wymiarów, obudowa typu Bass Reflex. Rotel RA500 to bardzo dobrze brzmiący japoński wzmacniacz produkowany w latach 1980-82. Taki komplet również zabrzmi dobrze w sypialni oraz w mniejszych pokojach. Dynamiczne brzmienie Rotela w połączeniu z miękkim brzmieniem Tannoyów na pewno da dobry efekt. Grundig Box 506 plus Denon PMA 520. Grundig Box 506 to dość duże kolumny z lat 70. dwudrożne o ładnym, silnym brzmieniu. Są bardzo wytrzymałe i mają sporą efektywność. Z mocnym wzmacniaczem mogą zagrać bardzo głośno. Denon PMA 520, nie mylić z nowszą wersją 520 AE, to mocny wzmacniacz o dobrym brzmieniu. Końcówki mocy wykonane są na tranzystorach. Rok produkcji 1992. Ten zestaw powinien wystarczyć do nagłośnienia dość dużego salonu. Zestawy Grundiga mają sporą efektywność, a Denon dużą moc. Mimo że kolumny mają moc tylko 2x35W, a wzmacniacz 2x70, nie należy się obawiać. Jeśli wzmacniacz nie będzie przesterowywany, głośniki na pewno wytrzymają. Hecko Interior 230 plus Technics SUV6X. Hecko Interior 230 to trzydrożne kolumny niemieckiej firmy Hecko. Dobre brzmienie i spora efektywność zapewni nam wystarczające nagłośnienie sporego pomieszczenia, nawet o powierzchni 30 m2. Rok produkcji 1988. Technics SUV6X to wzmacniacz pochodzący z dobrych, starych czasów firmy Technics. Końcówki mocy wykonane są na elementach dyskretnych. Dysponuje on dużą mocą i dobrym brzmieniem. Jeśli lubicie czasem posłuchać sobie muzyki nieco głośniej, to ten zestaw znakomicie się do tego nadaje. T plus A Triton plus NAD 3020. Dwudrożne kolumny słynnej z high-endowego sprzętu niemieckiej firmy T plus A. Są to prawdopodobnie zestawy o najlepszym stosunku jakości do ceny. NAD czy NAD 3020, słynny klasyk z końca lat 70. brytyjskiej firmy NAD. Wspaniałe brzmienie, klasa sama w sobie. Wygląd niestety nie każdemu przypadnie do gustu. Ten komplet na pewno zabrzmi znakomicie, zwłaszcza przy odtwarzaniu muzyki klasycznej. Wysokiej klasy kolumny T plus A w połączeniu z kultowym NAD-em powinny zabrzmieć z dużą klasą. Gdyby nawet cena za ten zestaw przekroczyła nieco 600 zł, i tak warto go kupić. Za te pieniądze znakomity wybór. Tonsil ZG25C
plus WS311D. Tonsil ZG25C to najbardziej udane, moim zdaniem, polskie kolumny firmy Tonsil z lat 70. Swoim brzmieniem deklasują popularne wtedy altusy. Przy zakupie należy zwrócić uwagę, czy głośniki niskotonowe to oryginalne GDN16x12. Często są zmieniane na nowsze GDN16x30, które niestety wymagają większej obudowy. Zazwyczaj również są wymieniane górne zawieszenia głośników niskotonowych, bo się rozpadają ze starości. Warto sprawdzić, czy jest to zrobione poprawnie. WS311D to mały, niepozorny wzmacniacz Unitry z lat 80. Mimo małych rozmiarów ma sporą moc i przyjemne, miękkie brzmienie. Tani, ale dobrze brzmiący komplet dla miłośników polskiego sprzętu audio. Powinien sprawdzić się znakomicie przy słuchaniu muzyki jazzowej. Grundig Box 8000 plus Onkyo Integra A8015. Kolumny Grundig Box 8000 to trójdrożne zestawy z solidnym środkiem pasma. Onkyo Integra A8015 to jeden z najlepszych wzmacniaczy firmy Onkyo z lat 90. Coś dla miłośników mocnego brzmienia, zwłaszcza gitarowego. Muzyka pop czy elektroniczna również zabrzmi na tym komplecie bardzo dobrze. Grundig Box M800 plus Onkyo A8220. Grundig Box M800 to kolumny trójdrożne z dobrym środkiem pasma. Rok produkcji 1980. Wzmacniacz Onkyo A8220 to solidny wzmacniacz o dynamicznym brzmieniu. Jest to podobny brzmieniowo zestaw do poprzedniego, ale można kupić go nieco taniej. Wszystkie wymienione przykłady to tylko nasze propozycje. Zostały one wybrane na podstawie doświadczeń odsłuchowych, jak i serwisowych sprzętu. Korzystając z tych doświadczeń, staraliśmy się jak najlepiej dobrać je do określonych zastosowań, zdefiniowanych na początku odcinka. Ponieważ w kilku przypadkach wybraliśmy świadomie wzmacniacze o mocach większych niż moce zestawów głośnikowych, pamiętajcie, aby nie przesterowywać wzmacniaczy. Tylko wtedy można cieszyć się z dobrego brzmienia i być pewnym, że nie uszkodzimy sobie głośników. Oczywiście aktualne ceny wzmacniaczy i kolumn mogą odbiegać od podanych przez nas, ale nie są one wymyślone, a sprawdzone wcześniej na aukcjach internetowych. Jeśli akceptujecie taki temat wideoblogu, możemy wracać do niego co jakiś czas, podwyższając maksymalną cenę wybieranych zestawów. Piszcie swoje opinie na ten temat w komentarzach. Piszcie również, jeśli macie jakieś swoje sugestie lub pytania co do innych zestawień wzmacniaczy i kolumn. Chętnie doradzimy Wam w doborze sprzętu. Jeśli spodobał Wam się ten odcinek naszego wideoblogu, kliknijcie na thumbs up, czyli lubię to, oraz zapraszamy do polubienia naszego profilu na Facebooku. Piszcie też na adres reduktorszumu@gmail.com, jeśli macie jakieś sugestie dotyczące tematów kolejnych odcinków Reduktora Szumu. Zapraszamy do oglądania kolejnych odcinków.